to inicjatywa, żeby no, znieść, likwidować tą uchwałę, która wprowadza strefę czystego transportu w Krakowie. Prawdziwą tak naprawdę walorem tej inicjatywy uchwałodawczej, którą przeprowadzamy, jest to, że tak naprawdę ona pełni rolę konsultacji społecznych. Teoretycznie według prawa, jak złożyliśmy 10 listopada te podpisy, moduł przestał działać 11 listopada, więc według prawa powinna być ta uchwała rozpatrywana na najbliższej sesji, która była 22 listopada. Tak się nie stało, urząd twierdzi, że weryfikuje dalej te podpisy. Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza dla wielu osób, które też ją praktykowały, jest jednym ze skuteczniejszych narzędzi demokracji bezpośredniej, a to dlatego, że mamy konkretnie napisane prawo i po prostu ustawodawca gminny musi się po prostu nad taką propozycją pochylić. W Krakowie, żeby złożyć taką inicjatywę uchwałodawczą, potrzebujemy minimum 300 podpisów. Od tego roku, czyli od początku 2023 roku, pod taką uchwałą można podpisywać się online. Pewnie też dlatego tych uchwał, tych propozycji uchwał jest coraz więcej. Dzisiaj zaprosiłam do rozmowy jednego ze współautorów takich uchwał, Wojciecha Jaskółkę. Dzień dobry. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Jak dotąd tak naprawdę jest Pan jednym z współautorów, jak dotąd chyba najpopularniejszej inicjatywy uchwałodawczej w Krakowie, bo chodzi o zatrzymanie strefy czystego transportu i udało się zebrać ponad 7 tysięcy podpisów pod tą uchwałą. Tak, zgadza się. Bo licząc jeszcze papierowe podpisy, to ponad 7,5 tysiąca. Czyli tych podpisów jest naprawdę sporo. Czego konkretnie dotyczy ta inicjatywa uchwałodawcza? Tak, jak pani redaktor wspomniała, jest to inicjatywa, żeby no, znieść, likwidować tą uchwałę, która wprowadza strefę czystego transportu w Krakowie. Mhm. Naszym zdaniem ta uchwała uderza, oprócz tego, że ma błędy formalne, o czym też mam nadzieję wkrótce wypowie się sąd administracyjny, to ona uderza w podstawowe prawo własności, prawo do przemieszczania się. Oczywiście tutaj magistrat mówi, że tak naprawdę ta uchwała ma na celu ochronę środowiska i zdrowia mieszkańców, tylko tutaj kluczem przy ważeniu tych dwóch dóbr, czyli prawa własności i przemieszczania się, a zdrowia i środowiska, jest zasada proporcjonalności. Owszem, zgadzam się, że należy chronić zdrowie i środowisko, tylko pytanie, jakie metody, jakim kosztem to robimy, bo równie dobrze możemy wtedy pójść w przesadę i zakazywać wszystkiego, w ogóle poruszania się jakimikolwiek samochodami. Poza tym też jest kwestia przyczynowości, zasady przyczyny i skutku, no bo tutaj tak naprawdę nie jesteśmy zgodni, jeżeli chodzi o też opinię ekspertów, z tym, że zanieczyszczenia spowodowane przez ruch samochodowy przekładają się w 1:1 w wzrost zachorowań, czy to na nowotwory, czy na astmę. Równie dobrze można winić tutaj kwestie żywności, kwestie w ogóle stresu ogólnego życia, jakie teraz prowadzimy, więc nie da się wykazać tej przyczynowości w sposób 1:1, jak to próbują nam urzędnicy miejscy mówić, a konkretnie mam na myśli chociażby wypowiedź na przykład pana zastępcy prezydenta, pana Kuliga, który odwiedził szpital w Rydygiera i powiedział, że zobaczył statystyki wzrostu zachorowań na nowotwory. Nie powiedział jakie, nie powiedział jaki to jest konkretnie wzrost, w jakim okresie, tylko rzucił po prostu takie hasło. To jest hasło po prostu trochę no, dziecinne, no, żeby wejść w statystykę, żeby rozmawiać o różnych czynnikach powodujących zachorowania, no to trzeba naprawdę rozmawiać o szczegółach, a nie tak naprawdę szantażować czy nas jako inicjatorów tej uchwały, czy tych, którzy popierają tą uchwałę likwidującą strefę czystego transportu, szantażować takimi no, głupimi argumentami, że jesteśmy przeciwko zdrowiu ludzi. A jak ta strefa czystego transportu w Krakowie miałaby wyglądać, jeśli ona zostałaby wprowadzona zgodnie z obecną propozycją? No właśnie, w 2024 ma wejść w życie w lipcu. Początkowo oczywiście to, tu się zgadzam, że to są łagodne dość restrykcje, czyli tak naprawdę te najstarsze samochody osobowe będą
wykluczane. Dwa lata później już to wykluczenie dotknie, jak się szacuje, około 200, nawet 200 tysięcy samochodów zarejestrowanych w Krakowie, samochodów, a więc i użytkowników, bo pamiętajmy, że użytkownikami samochodu są ludzie, więc tutaj jakby taka drobne sprostowanie. Oprócz tego oczywiście poszkodowani będą ci, którzy dojeżdżają do Krakowa, czy to w celach handlowych, czy w celach edukacyjnych, czy chociażby, żeby załatwić coś w urzędzie. I tutaj paradoksalnie też poszkodowani będą ci, którzy nie posiadają samochodu, bo żeby chociażby obsługiwać kwestie na przykład targów żywnościowych Litwy i inne hale targowe, no to często rolnicy oczywiście posiadają raczej starsze pojazdy i przywożą te produkty żywnościowe. Jeżeli będą zmuszeni do wymiany samochodów, no to się odbije automatycznie na całym rynku. Tak samo jeżeli chodzi o usługi budowlane czy inne. Także tutaj wszyscy tak naprawdę ucierpią, a naszym zdaniem są inne metody, które należy użyć do tego, żeby po prostu dbać o środowisko. Tak? I tutaj Urząd Miasta wiele rzeczy zaniedbał. Chociażby to, że dopuścił do takiego zawęszczenia zabudowy, no te słynne patodeweloperskie praktyki, które w Krakowie niestety mają miejsce. Więc tutaj urząd jakby zrzuca winę, patrzcie, tutaj jest winę, winni są kierowcy, a my jesteśmy czyści. No właśnie nieprawda. Więc całkiem inaczej się na przykład też Urząd Miasta zachowuje, jeżeli chodzi o inwestycje na przykład tramwaju do Mistrzejowic, kiedy jeżeli jest taki ekologiczny tam zamysł w głowach właśnie urzędników, to powinien dopuścić do wycinki tylu drzew, a tutaj jakby nie mają z tym żadnego problemu. A czy w ogóle próbowaliście jako inicjatorzy tej uchwały wcześniej podjąć jakąś dyskusję z Urzędem Miasta? Czy urząd na tyle ma jednoznaczne zdanie w tej kwestii, że nie było mowy w ogóle o jakichś konsultacjach społecznych i przy wdrażaniu tej zmiany dotyczącej strefy czystego transportu po prostu zadecydowali bez rozmów z mieszkańcami Krakowa? No właśnie temat konsultacji społecznych to w Krakowie wygląda no dość absurdalnie. Akurat no, prawo wymagało, żeby taka uchwała też była konsultowana społecznie. No i tutaj kwestia konsultacji społecznych wyglądała no słabo. Akurat nie do końca winie to jeszcze tak, jeżeli chodzi o same konsultacje, to wiadomo, że ludzie też jakby no, nie interesują się tym, co jest na bieżąco, co nawet ich dotyka, więc jakby siłą rzeczy tych uczestników będzie mało. Tylko że najgorsze jest to, że urząd udaje, że to było dobrze skonsultowane, a tymczasem w konsultacjach około 600 osób wzięło udział poprzez wysyłanie mailowo no, uwag do tej strefy, z czego, jak obnażył jeden z blogerów, około 30 czy nawet 60, już nie pamiętam, musiałbym zajrzeć do tego artykułu, około 60 uwag, które były za wprowadzeniem tej strefy, było niemal identycznych, tak? Bo ktoś po prostu skopiował tę samą wiadomość i wstawił ją i wysłał, żeby podbić po prostu te konsultacje. Więc no, urząd nawet się za bardzo tymi konsultacjami nie chwali, tymi wynikami tych konsultacji. Prawdziwą tak naprawdę tym walorem tej inicjatywy uchwałodawczej, którą przeprowadzamy, jest to, że tak naprawdę ona pełni rolę konsultacji społecznych już po niestety wprowadzeniu tej uchwały, bo my naprawdę nie reklamowaliśmy tej za bardzo tej inicjatywy. W ciągu pierwszego tygodnia już mieliśmy zebraną wymaganą ilość głosów. Także dopiero później gdzieś tam media się zainteresowały, chociaż oczywiście to nie było jakoś bardzo nagłośnione, a urząd jeszcze nas, że tak powiem, deprecjonował tą naszą uchwałę, którą chcemy wprowadzić, nazywając to petycją, czyli jakby tutaj opowiadał urząd w ten sposób, że my zbieramy tutaj głosy pod petycją, co nie jest prawdą. I to się pojawiło i w słowach wypowiadanych przez pana Kuliga, znowu wracam do tej osoby, i przez pana Franka. Więc moim zdaniem to jest celowa taktyka, żeby właśnie, to była celowa taktyka, żeby zniechęcać ludzi do podpisywania, no bo umówmy się, petycja, forma petycji, a forma inicjatywy uchwałodawczej, czyli projektu już uchwały, który ma być wprowadzony na sesję Rady, jest całkiem różna. I waga tych dwóch projektów, tych dwóch inicjatyw jest różna. Więc tutaj myślę, że to też miało wpływ na osoby, które mogłyby się podpisać, wahały się, stwierdziły, że no to nie ma sensu, bo to i tak tylko petycja. Tutaj jakby mam wiele zastrzeżeń właśnie w tej sferze informacyjnej do Urzędu Miasta. Tak, bo zarówno petycje, jak i obywatelska inicjatywa uchwałodawcza to mogą być skuteczne narzędzia, to są instrumenty demokracji bezpośredniej, ale jednak funkcjonują zupełnie inaczej. Jeśli zbierzemy
wymaganą liczbę podpisów, jeśli spełniły wszystkie wymogi formalne, to pod taką inicjatywą nad taką inicjatywą uchwałodawczą musi się pochylić Rada Miasta, Rada Gminy i oni po prostu w ciągu wymaganego czasu 3 miesięcy muszą zagłosować na tak albo na nie, nad petycją. Nie muszą się pochylać w ten sposób, mogą jedynie wystosować jakąś odpowiedź i nie ma żadnych prawnych tutaj przymusów, żeby cokolwiek z tą petycją dalej zrobić, a jednak taka inicjatywa uchwałodawcza daje też jasny sygnał mieszkańcom, mieszkankom, co dany konkretny radny, dana radna myśli w tej kwestii, bo widzimy potem, jak głosowali w tej sprawie. Tak, no niewątpliwie jest to wielka zaleta inicjatywy uchwałodawczej. No i z tego narzędzia oczywiście skorzystaliśmy. Wcześniej oczywiście też wysyłaliśmy petycje, już nie mówię o nas jako tym komitecie, tylko jako ogólnie o przeciwieństwie tej uchwały dotyczącej strefy czystego transportu. No niemniej jednak, jeżeli chodzi o skuteczność samych, jak już tak szerzej patrząc na inicjatywy uchwałodawcze, to jakby jeżeli mierzyć to przełożeniem na efekty, jakby tu trzeba było patrzeć na sytuacje, w których mieszkańcy chcą czegoś innego niż chce urząd. No i tutaj niestety jest dość źle moim zdaniem, bo nawet jeżeli spojrzymy na te uchwały właśnie takie bardzo kontrowersyjne z punktu widzenia urzędników miejskich, czyli na przykład likwidację spółki Kraków 50-20, to co prawda się udało nią przegłosować tą uchwałę likwidującą. No ale ja sam nawet czasem od czasu do czasu wypytuję urząd, jak tam przebiega proces likwidacji, no to się po prostu ślimaczy. Jest powołana jakaś tam komisja, która bada sposób to zlikwidować i myślą dalej. No w międzyczasie tam też oczywiście na przykład pan Maśko z tego co wiem udostępnia co jakiś czas informacje o tym, jakie tam są pieniądze wypłacane tym wszystkim zatrudnionym pracownikom. Więc nawet jeżeli będzie finalnie likwidacja tej spółki, a moim zdaniem nieprędko będzie, jeżeli w ogóle będzie, to jednak wszyscy, którzy tam są zatrudnieni, wylądują na ciepłe stanowiska, jeszcze dodatkowo z dużymi odprawami, więc no, trochę to wygląda jak taka kpina z ludzi, którzy nie chcą pewnych projektów miejskich i niestety urząd ma po tej swojej stronie dużo więcej możliwości, żeby oszukiwać po prostu ludzi, no bo jeżeli wykorzystuje się jakieś tam kruczki prawne. Nam na przykład sugerują ostatnio, że ta nasza inicjatywa jest nie do końca zgodna z prawem, jak to ujął pan Franek, dlatego że według nich uchylenie takiej uchwały może tak naprawdę wnioskować, uchylenie tej uchwały może wnioskować tylko prezydent, bo on miał inicjatywę uchwałodawczą w tej sprawie. Więc no, to by wychodziło na to, że cokolwiek tutaj prezydent zgłosi, no, w zasadzie nikt nie powinien tego ruszyć, więc to jest absurdalne tłumaczenie. Ja już parę skarg wysłałem do Urzędu Miasta, tam w trybie oczywiście kodeksu postępowania administracyjnego, więc czekam na odpowiedź w tym trybie. No i też na swoim tam profilu facebookowym będę udostępniał sukcesywnie te odpowiedzi urzędu. No ale to pokazuje, że po prostu urzędnicy czują się bezkarnie i tutaj mogą rzucać jakieś dziwne insynuacje, jakieś sugestie wobec nas. Tak samo w tej sprawie, co mówiłem wcześniej o tym, że zbieramy pod petycją według nich. To też jest przedmiotem skargi, którą wysłałem do Urzędu Miasta, no ale to pokazuje, że po prostu oni idą w kłamstwa, żeby nas jakoś dyskredytować. No z drugiej strony może i to i nawet jakiś dobry znak, bo to znaczy, że jednak trochę poważnie nas traktują, skoro się boją i skoro szerzą taką dezinformację, żeby tylko no, oczywiście nas nie dopuścić do głosu, czy jakoś oczernić w oczach tutaj mieszkańców. No i jeżeli chodzi już wracając do ogólnego poziomu, do ogólnego pytania, no to inicjatywa uchwałodawcza oczywiście w tym względzie jest skuteczna, że potrafi szerzej nagłośnić dany problem, bo pewnych rzeczy się nie da przemilczeć, jak wejdą w tym trybie na uchwałę Rady, na sesję Rady Miasta, ale ze skutecznością jako osiąganie celów, no to już słabo niestety to wygląda. Tak, bo ta wspomniana inicjatywa uchwałodawcza w sprawie likwidacji spółki Kraków 5020, ona wpłynęła początkiem 2023 roku, była głosowana już przeszło pół roku temu i chociaż teoretycznie radni zagłosowali za likwidacją tej spółki, to ona cały czas funkcjonuje, a kolejne miesiące i tygodnie mijają. Także też trzeba mieć to na uwadze, na pewno przy wyborach samorządowych, bo te już też
wkrótce, jak się włodarze miasta odnoszą do woli mieszkańców i mieszkanek. Widzę w takim razie, że pana zdaniem w zakresie konsultacji społecznych krakowski magistrat pozostawia wiele do życzenia. A czy w przypadku tej inicjatywy uchwałodawczej, czy w ogóle w przypadku inicjatyw uchwałodawczych, Urząd Miasta w ogóle jest gotowy w jakiś sposób pomagać mieszkańcom, mieszkankom w składaniu takiej procedury, czy na przykład sprawdzają te wymogi formalne, zanim miała być oficjalnie na przykład taka obywatelska inicjatywa uchwałodawcza otwarta, odrzucona, i jak wygląda ta procedura już składania tej samej inicjatywy? Znaczy akurat w Krakowie, no bo każda jednostka samorządowa ma własne przepisy szczegółowe do przepisów ustawy, przynajmniej powinna mieć, bo ustawa tak naprawdę o samorządzie gminnym, czy powiatowym, czy wojewódzkim wprowadziła taki wymóg stosowania tego trybu w procedowaniu na sesjach rady danego miasta. No i w Krakowie akurat jest odpowiedni regulamin, tam przepisy dotyczące tego, jak to zrobić. Oczywiście trzeba się wczytać w te przepisy i spełnić te wymogi urzędnicze. No tu też jakby zetknęliśmy się z problemami. Urząd, no nie liczmy na to, że pomoże nam, chyba że coś robimy, co im się podoba. W sytuacji, gdy mamy do czynienia z inicjatywą, która nie wychodzi, no i jest przeciwko nim tak naprawdę, no to tu musimy być bardzo skrupulatni, żeby błędu nie popełnić. No i teraz odnosząc się do pytania, czy urząd jakoś weryfikuje na wstępie tą inicjatywę, ten projekt, czy jest zgodny no powinien tak naprawdę, ale jeżeli przyjąć retorykę teraz urzędu, no to jeżeli tak jak nam sugerują, jest to niezgodne z przepisami, że my chcemy uchylić tą uchwałę, to pytanie, czemu na wstępie w ogóle przyjęli tą inicjatywę? No i tu jest też sprzeczność, zresztą wiele takich sprzeczności jest. Jeżeli chodzi jeszcze, tak wracając do procedury samej rejestracji tej uchwały, myśmy wybrali akurat właśnie tę formę, żeby zarejestrować ją w formie możliwości zbierania przez internet i papierową metodą. No i jeżeli chodzi o samo podpisywanie dokumentów założycielskich tego komitetu i później zgłaszania tej uchwały, no to myśmy to robili elektronicznie. Było z tym trochę kłopotów. Z jednej strony też po naszej pewnej stronie, no bo też musieliśmy jakoś się zdyscyplinować i to wszystko podpisać. Mimo że to jest przez internet, to nie każdy też sobie radzi z tymi narzędziami i często trzeba było po prostu też trochę więcej czasu poświęcić na to. A z drugiej zaskoczyła nas już na wstępie taka przykra sytuacja, no bo tam o jeden załącznik, konkretnie załącznik numer 4 się rozeszło, bo my podpisaliśmy ten załącznik zgodnie z podpisami, oczywiście przez EPUA, wszystko było zgodne. No i w pewnym momencie urzędnicy stwierdzili, podpisali z ich strony i odesłali nam z powrotem, żebyśmy jeszcze raz podpisali ten załącznik. Czyli ich procedura wymaga, żeby obywatele dwa razy podpisywali to samo. Ja na pytanie właśnie zadzwoniłem do kancelarii, zapytałem, dlaczego tak się dzieje i na jakiej to podstawie, no to pani, z którą rozmawiałem, stwierdziła, że pewien wydział, już nie pamiętam jaki, tak sobie życzy. Czyli po prostu nie ma to jakichś umotywowanych przepisach, tylko akurat jakiś wydział sobie życzy, że może jest to technicznie dla nich lepiej, jak w ten sposób jest podpisywany dwa razy. No i to też pokazuje mentalność urzędników, że no oni są, znaczy my jesteśmy po to, żeby ich spełniać życzenia, a jak my mamy życzenie, a w tej chwili też mamy akurat życzenie, bo okazuje się, że nam nie za bardzo chcą uznać papierowych podpisów, bo jak stwierdzili, muszą być zeskanowane, no to my mamy życzenie, prośbę, żeby nam zeskanowali i my zgodnie z literą ich przepisów odeślemy zeskanowane i wszystko będzie w porządku. Zobaczymy, czy w ten sposób zrobią, ale wątpię, bo z jednej strony życzenia właśnie ich muszą być spełniane, bo w końcu finalnie musieliśmy spełnić ich życzenie, ale już nasze życzenia, no to są tylko pobożnymi życzeniami. Także no niestety taka smutna konstatacja. No ale tak naprawdę ten proces trzeba przejść i jakby jeżeli cel jest warty tego, no to nawet kosztem jakichś nerwów i szarpania się z urzędnikami, no trzeba to zrobić i trzeba się liczyć z tym, że później no raczej powody będą pod nogi podkładane i trzeba mieć dobre rozeznanie w przepisach wewnętrznych urzędu, żeby z nim po prostu wywalczyć to, że ta w ogóle uchwała, ten projekt będzie rozpatrywany na sesji. Tak, czyli po drodze kilka kłód pod nogi, a część z nich to po prostu stare, dobre, znane prawo, zawsze tak było, albo bo tak po prostu jest. Myślę, że wiele osób... Mhm.
Bo jeszcze tak się tylko odnoszę, bo też w powiecie nowosądeckim tam parę lat temu robiliśmy też inicjatywę uchwałodawczą, tam było już, no wiadomo, tylko papierowo, tam tylko taka możliwość była, no ale jedną sytuację chciałem przytoczyć, kiedy poszedłem tam do przewodniczącego Rady Powiatu, no i powiedziałem o naszej inicjatywie, że będziemy to robić. No i między zdaniami, jak rozmawialiśmy, można było wyczuć jakąś taką sugestię, że ale po co wy to chcecie robić? Po co się chcecie mieszać w te rzeczy, jak my od tego jesteśmy, więc no i to była zapowiedź tego, że też będzie ciężko i było ciężko, ale właśnie chciałem tylko nadmienić, że no niestety jest też taka mentalność po stronie często urzędników, że oni tutaj, to jest ich poletko, ich ogródek i obywatelu nie wtrącaj się, bo my po prostu jak, chyba że robisz to zgodnego z naszą wolą, no to wtedy możemy cię dopuścić, nawet cię poklepać po plecach, a jeżeli tego nie robisz, no to przykuj się na po prostu na ciężkie chwile. No i cóż, ja mogę powiedzieć, że mimo wszystko warto, jeżeli cel jest słuszny, to warto walczyć. I właśnie po to narzędzie demokracji bezpośredniej, żeby oddawać władzę na te najniższe szczeble, czyli po prostu prosto do mieszkańców i mieszkanek, żeby obywatele mogli współdecydować o tym, co tak naprawdę jest ich codziennością. Wasza inicjatywa uchwałodawcza, jak już Pan wspomniał, zebrała ponad 7,5 tysiąca podpisów, z czego zdecydowana większość, bo 7220 podpisów zostały zebrane elektronicznie przez moduł do elektronicznego zbierania podpisów z wykorzystaniem profilu zaufanego. Tak jak też na początku wspomniałam, taki moduł funkcjonuje od początku 2023 roku w Krakowie. Czy on ułatwił to zbieranie podpisów? Czy ta procedura już samego zbierania podpisów, abstrahując od tego składania formalnego papierów, o którym Pan wspomniał, była dzięki temu prostsza? I czy to w jakiś pozytywny sposób w ogóle wpływa na inicjatywy obywatelskie w Krakowie? Myślę, że tak. Myślę, że tak. No sama ilość zgłaszanych w Krakowie inicjatyw po uruchomieniu tego modułu, no to jest świadczy o tym, że to jest dobre narzędzie i pomaga. No, zwłaszcza ludziom, tak jak nam, którzy jesteśmy, no, pracujemy na co dzień, robimy to po godzinach, no to ciężko tak naprawdę na ulicach stać i zbierać te podpisy. Chociaż my z tego nie rezygnowaliśmy od samego początku, bo wiedzieliśmy, że będziemy mieć też osoby, które będą się chciały podpisać papierowo, i choćby to był jeden podpis odręczny, to jednak dla nas było to wartościowe, żeby ta osoba się czuła, że też chce, że też mogła pomóc, że mogła wyrazić w ten sposób swoje poparcie. No i też zebraliśmy też odpowiednią ilość właśnie papierowych podpisów. Często to było tak, że ktoś w lokalnym środowisku się zainteresował naszą inicjatywą i sam zbierał podpisy i później nam je dostarczył, więc też nie wymagało to od nas takiego wielkiego wysiłku, no jedynie kwestia, no oczywiście podjechania, zebrania tych podpisów, później złożenia, ale nie było to tak zajmujące jak w przypadku na przykład właśnie tego, co wcześniej mówiłem o tej inicjatywie, którą w powiecie nowosądeckim robiliśmy, gdzie zbieraliśmy na ulicach, gdzie po prostu w mrozie, bo to akurat była zima, jeszcze była wtedy tak zwana pandemia, ludzie się bali podpisywać, więc heroizmem było to, że ktoś nam złoży tutaj podpis na tej karcie. Więc to było bardzo trudne i jak ktoś ma życie swoje zawodowe i osobiste, no to ciężko zebrać na tyle czasu, żeby to dopiąć wszystko. Więc jak najbardziej pozytywnie oceniam to, że wprowadzono tego typu właśnie możliwość zbierania podpisów elektronicznie. Pytanie, czy teraz radni Urząd Miasta nie plują sobie w twarz przez to, że takie coś uruchomili. Ale to jest tak. Czy w takim razie ta możliwość elektronicznego składania czy takich obywatelskich inicjatyw, zbierania podpisów, to taki też element jednocześnie cyfryzacji państwa, to dobry krok w stronę powszechności i dostępności, tak by właśnie społeczeństwo mogło współdecydować i współdziałać na co dzień tak naprawdę? Samo, jeżeli chodzi o upowszechnianie właśnie cyfryzacji, upowszechnianie właśnie elektronicznych narzędzi do chociażby w tym przypadku sprawowania jakiejś, wywierania jakiejś presji, jakiejś władzy nawet, no należy oczywiście takie narzędzia stosować, tylko że też nie można popaść jakby w takie, że to wszystko załatwi sprawę, że w ten sposób upowszechnimy, no właśnie w tym przypadku jakąś demokrację bezpośrednią, no bo też pamiętajmy, że jakby powszechność pewnego narzędzia, a w przypadku właśnie na przykład
stosowania przez organy państwa metod elektronicznych. Często wiąże się też z wykluczeniem tych, którzy są przywiązani, czy nie mogą, czy nie chcą stosować tradycyjnych metod. Ja podam taki przykład, jaki ostatnio miałem, bo rozliczałem umowy zlecenia w ZUS-ie, miałem wysłać deklarację miesięczną. No i oczywiście ten płatnik wspaniały, którego używałem do tego, żeby rozliczyć. No niestety cały czas jakieś błędy wyskakiwały, więc zadzwoniłem na infolinię, no i pani podglądnęła wszystko, widziała, jakie to błędy wyskakują, ale na końcu stwierdziła, że no nie potrafi mi pomóc, że najlepiej to, żebym jeszcze raz spróbował, może się uda, a jak nie, no to jeżeli jestem jednostką tam zatrudniającą poniżej 10 osób, no to zawsze mogę papierowo wysłać. No, średnia odpowiedź, oczywiście skorzystałem z tej papierowej formy, ale to no nie tak to ma działać. No, co zrobiłaby osoba, która nie mogłaby skorzystać z tej papierowej formy? A przypomnijmy, że długo, teoretycznie od 2026, na przykład jeżeli chodzi o prowadzenie ksiąg rachunkowych, no to wszystko do wszystkiego będzie wymagany program księgowy, elektroniczny. To się wiąże też z kosztami, no bo też obsługuje czasem też stowarzyszenia, które są bardzo małe, których nie będzie stać na taką właśnie cyfryzację. Więc jakby same narzędzia oczywiście są dobre, tylko pytanie, jak je wykorzystujemy, jeżeli używamy to do tego, żeby tak naprawdę wymuszać od ludzi pewne zachowania, to powinno wymuszać bardziej od ludzi. Zresztą też jakby w kulturze organizacyjnej urzędu jest to, że nieraz takie narzędzia, jak są wprowadzane, to generują jeszcze więcej roboty, bo pojawiają się nowe procedury, nowe bazy danych, które trzeba właśnie obsługiwać i tak naprawdę zatrudnienie i ilość czasu poświęconego przez to, że wprowadzono daną cyfryzację, no się zwiększa. I więc tu trzeba bardzo uważać z tymi narzędziami elektronicznymi. W przypadku właśnie tej inicjatywy uchwałodawczej, no to oczywiście dobre narzędzie i tu zdało to egzamin. Pytanie, jak to wygląda po stronie urzędu. Pewnie średnio, znając krakowski urząd, ale no, tak jak mówię, nie powinno się tutaj w tym upatrywać jakiegoś remedium na to, że się zmieni jakość mentalność ludzi. To pierwsze właśnie powinno być tak, że ludzie wychodzą tutaj z inicjatywą, że dajemy im różnorodne metody do tego, żeby sprawowali władzę i żeby umiejętnie też korzystali z tych narzędzi, wiedzieli, co chcą przede wszystkim zrobić. Wasza inicjatywa uchwałodawcza jest na tym etapie już złożenia, czyli po wszystkich podpisach. Co w takim razie dalej z tą uchwałą? Na ten moment ona jeszcze nie była głosowana. Jaka jest dalsza procedura właśnie pochylania się nad obywatelskimi inicjatywami uchwałodawczymi? Teoretycznie według prawa, jak złożyliśmy 10 listopada te podpisy, moduł przestał działać 11 listopada, więc według prawa powinna być ta uchwała rozpatrywana na najbliższej sesji, która była 22 listopada. Tak się nie stało. Urząd twierdzi, że weryfikuje dalej te podpisy. Nie wiem, jak weryfikują, ale jeżeli chodzi o właśnie to narzędzie cyfrowe, czyli ten moduł, to w zasadzie weryfikacja powinna być na bieżąco, więc powinno być to realne, że 22 wchodzi na obrady ten nasz projekt. Poza tym, przynajmniej nie wiem, jaką metodę stosuje Urząd Krakowski, ale na przykład doświadczenia z PKW, czyli z komisji wyborczych, wskazują na to, że na przykład jeżeli jest próg, załóżmy, rejestracji listy kandydatów ustawiony na 5 tysięcy, a ktoś przyniesie 10 tysięcy głosów, no to liczone jest do momentu, aż uzyskamy 5 tysięcy prawidłowych podpisów. Reszta nie jest liczona, no bo to jest strata po prostu czasu. Nie wiem, czy urząd chce dokładnie zweryfikować wszystkie podpisy. No, może to skrupulatne z jednej strony i może teoretycznie słuszne, ale z drugiej strony po pierwsze pozbawia nas to możliwości szybkiego wejścia na właśnie obrady sesji. Po drugie pytanie też, czy to jest efektywne, czy z punktu widzenia czasu pracy urzędników jest to potrzebne. Moim zdaniem nie. Póki co jeszcze dodam, tylko że są zapowiedzi od urzędu, przynajmniej tak podawane w mediach, że dopiero ta uchwała będzie procedowana pod koniec grudnia albo na początku stycznia, więc pewnie to będzie termin, którym będzie ta uchwała na sesji Rady Miasta. Tak, no zgodnie z prawem ona powinna być procedowana na pierwszej sesji Rady Miasta po złożeniu, nie później jednak niż w ciągu 3 miesięcy.
Jednak niestety praktyka w innych miastach pokazuje, że i ten czas mógł być łamany i przedłużany. Jak rozmawiałam między innymi z grupą inicjatorów z Torunia, którzy chcieli zachować tereny zielone na wrzosowisku z zielonymi wrzosami, to tamta ich inicjatywa była głosowana dopiero po 5 miesiącach, czyli ten termin 3 miesięcy też był przekroczony, a tych podpisów do weryfikacji było dużo mniej niż w przypadku uchylenia strefy czystego transportu. Także też warto na pewno pod tym kątem zwracać uwagę, czy nasz magistrat jest sprawny, czy nie, zwłaszcza, że niedługo przyjdzie ta pora głosowania i sprawdzenia, czy samorządowcy się do tej pory sprawdzali przez ostatnie kilka lat. Dokładnie czas ku temu będzie właśnie podczas wyborów samorządowych. Wtedy możemy zagłosować i powiedzieć urzędnikom konkretnym, no, że po prostu no, nie jesteśmy zadowoleni z ich pracy. Więc oczywiście każdy sam używa własnego rozumu, żeby zobaczyć no, rzeczywistość, więc ja tutaj nie będę nakłaniał na żadne jakieś tam wybory, ale po prostu apeluję do tego, żeby się zainteresować, jaka jest sytuacja w Krakowie, jaka jest sytuacja ze spółkami miejskimi, z wszystkimi tymi aferami, które ostatnio też miały miejsce. No i proszę się z tym zapoznać i zobaczyć, no, jak funkcjonuje ten urząd. Czy mimo tych wszystkich minusów, które też tutaj padły, które bardziej wskazują na wady Urzędu Miasta niż na wady samej inicjatywy uchwałodawczej, uważa Pan, że obywatelska inicjatywa uchwałodawcza to skuteczne narzędzie demokracji bezpośredniej i poleca Pan innym osobom korzystanie z niego, czy jednak ten sam instrument demokracji bezpośredniej, jakim jest inicjatywa uchwałodawcza, ma też swoje minusy? Znaczy w zasadzie no, też jakby z naszej rozmowy to wynikało, ale tutaj jeżeli chodzi o, no, polecam na pewno, bo sam zresztą to narzędzie zastosowałem. Polecam chociażby dlatego, że zawsze powinno się używać narzędzia, które mamy, a to jest jedno z lepszych, które mamy, ale oczywiście nie doskonałe, bo tak jak mówiłem, no, swoje zwykle i tak, w przypadku właśnie, gdy nie podążamy ich wolą. Więc ważna jest też taka werwa medialna, że jednak właśnie ciężko przemilczeć pewne inicjatywy, które są i to jest jakby duża, duża wartość tego. Więc pod tym względem zachęcam oczywiście i no, sam to zresztą stosuję w praktyce, więc warto, myślę, że tak. Dziękuję w takim razie za rozmowę i za polecenie. Mam nadzieję, że chociaż kilka osób nasza dyskusja skłoni do przemyśleń, może kogoś zainspiruje do korzystania z obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, a może zachęci kogoś do patrzenia władzy na ręce. Do tego szczególnie zachęcam. Mamy też inne przecież metody. Jest bardzo skuteczny moim zdaniem tryb wnioskowania o udzielenie informacji publicznej. Ja bardzo często to stosuję. W ciągu roku to naprawdę kilkaset wiadomości wysyłam do różnych urzędów, bo też żeby zmienić pewną mentalność urzędniczą, że jednak tak naprawdę to dobro publiczne to jest dobro przede wszystkim tych, którzy no, płacą na to podatki, którzy się zrzucają na to, którzy powinni dbać o te właśnie no, lokalne nawet społeczności. I zachęcam, żeby się czuć w kontaktach z urzędnikami jak właściciel. Oczywiście bez jakiejś arogancji, bez jakiegoś chamstwa, ale twardo właśnie dopytywać, bo często też mam takie doświadczenie, że urzędnicy unikają bardzo odpowiedzi, lawirują, więc no nieraz trzeba dopytać o ściśle, no trzeba oczywiście określić ściśle, o co chcemy pytać, żeby to było konkretnie zadane pytanie, ale właśnie zachęcam do tego, by było wykorzystać. I ja akurat jestem bardzo zwolennikiem zapytań o udzielenie informacji publicznej i to też stosuję. Także wszelkie formy inicjatyw, wszelkie formy właśnie przełamywania bierności, bo jesteśmy oczywiście w bardzo dużej asymetrii, jeżeli chodzi o możliwości finansowe i medialne. Każdy z nas jest raczej dość małym człowiekiem przy całej mocy, że tak powiem, urzędu, ale i tak warto się starać tą swoją nawet minimalną siłę wykorzystywać, bo im więcej ludzi to robi, tym właśnie ta mentalność się, mam nadzieję, powoli będzie zmieniać. Również mam taką nadzieję, cieszę się, że Pan odpowiedział
z występowaniem o informacje publiczne, bo to też jest dostępność, którą mamy jako społeczeństwo, a myślę, że bardzo mało osób z tego korzysta, a bardzo wiele informacji może być właśnie dostępnych publicznie i mamy prawo wiedzieć, co się konkretnie dzieje. Także tym bardziej się cieszę z naszej rozmowy. Dziękuję jeszcze raz za spotkanie na kanale lub bezpośrednio, a moim gościem był Wojciech Jaskółka. Dziękuję Pani. Dziękuję Pani.